Witamy ze studia 7 KRM w Lublinie w niedzielę. Jest z nami Marta Jaskulska. Marta jest taką osobą, która tu się wszędzie kręci na zapleczu, ciągle coś drukuje, kogoś gania, na kogoś pochukuje. A tak naprawdę czasem nie widać, ile roboty trzeba włożyć w organizację takiego wydarzenia. Wydaje mi się, że to jest z każdą taką sprawą społeczną. Wszyscy widzą efekt, a mało osób tak naprawdę działa od środka, od tyłu, od zaplecza i wie, żeby wydarzenie się udało, żeby trzy osoby mogły porozmawiać. To jest kilka, czasami kilkanaście tygodni pracy. Od takiej pracy koncepcyjnej, gdzie rozmawiamy o celu, rozmawiamy o ideach, o co byśmy chcieli przekazać, aż po ustawianie stolików. Oraz segregację opakowań po obiedzie. Tak, no, jako że jesteśmy ruchami miejskimi, gdzie ekologia i przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej jest dla nas ważne, no to czasami jest jedna z istotniejszych kwestii. Wszystkich pytałam w tych rozmowach, Marto, o podsumowanie tych ostatnich 10 lat. Co się ruchom udało? Co jest sukcesem kongresu i w ogóle ruchów miejskich? Wszyscy mówią o tym, że zmiana języka, wprowadzenie nowych tematów na taki poziom polityczny. I ja już się nie będę o to pytać. Wiesz, ja się chciałam zapytać, Marto, o to, co jest przed kongresem, bo wkładasz w to dużo serca, wkładasz w to dużo swojej pracy, więc pewnie jakąś przyszłość widzisz. Przede wszystkim czas na przekucie naszych słów w działania. Tezy, tak, sprawdziły się, są elementem debaty publicznej. No i teraz naszą rolą jest to, żeby pilnować, aby od słów przejść do czynów. Świetnie by było, gdybyśmy to byli my, jako członkini i członkowie Kongresu Ruchów Miejskich, no ale mamy też tą moc bycia osobami, które mówią sprawdzam. I pilnowali naszych włodarzy, prezydentów, prezydentek, burmistrzów, burmistrzyń, żeby ta debata nie ograniczała się do słów. Bo słowa brzmią pięknie. Możemy rozmawiać o wszystkim, możemy się zgodzić, możemy powiedzieć, że ten konflikt, który bardzo często się przejawia, jest zbędny. No ale co dalej? Tak? I myślę, że po 10 latach no nie mamy już innej opcji niż nie mówić o tym, że debata jest świetna, ale że ta debata przekłada się na konkretne działania. Jak to widzisz? Przez angażowanie się być może niekoniecznie musimy startować w wyborach, ale na pewno mamy tą możliwość bycia watchdogiem i też mamy możliwość takiej oddolnej organizacji. Mamy coraz więcej rad dzielnic, rad osiedli, organizacji społecznych, które już wiedzą, czemu służy partycypacja. Mają świadomość, że wybory owszem są, ale na tym nie kończymy, że w Konstytucji mamy zapis, że owszem, demokracja przedstawicielska, ale my też mamy prawo do bezpośredniego wywierania wpływu. No i myślę, że po tych 10 latach teorii mamy już dosyć dużo. Teraz będziemy praktykować. A bardzo mi się podobało to, co mówiła Asia Erbel w piątek na takim wewnętrznym spotkaniu członków i członkiń KRM-u o tym, że tutaj jest miejsce i dla tych, którzy chcą startować w wyborach, ale też powinno być miejsce dla tych właśnie, którzy są eksperccy i próbują działać na innej niwie. Będzie to miejsce? Myślę, że jesteśmy tak szeroką organizacją, że i te kwestie stricte wyborcze, polityczne, te kwestie też takie think tankowe, a może też komercyjne, tak? Bo może czasami my musimy po prostu komuś przygotować ten dokument i może dopiero jak nam zapłacą, ktoś w końcu to doceni. Tak? Bo tak jak rozmawialiśmy na początku, nie? Mało osób zdaje sobie sprawę, ile czasu, ile energii pochłania praca społeczna. Więc może to też jest jakaś opcja. Jeżeli będziemy przygotowywać dokumenty, gdzie w końcu ktoś nam zapłaci za ciężką pracę, może to jest dopiero clue do tego, aby docenili nasze pomysły. Czyli wzmocnienie, instytucjonalizacja i otwieranie nowych drzwi. Tak, otwieranie nowych drzwi, bo tutaj
Nie chciałaś mnie pytać o sukces, ale wbrew pozorom myślę, że naszym sukcesem jest to, że się dogadujemy po tylu latach. Mamy ponad 40 organizacji członkowskich i tak jak rozmawiam z przedstawicielami... Przepraszam, prawie 50 już. Tak, już prawie już bliżej nam do 50, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. I jak rozmawiam z przedstawicielami, przedstawicielkami innych krajów, organizacji z różnych innych miast, szczególnie tych w Europie Zachodniej, to pierwsze jest takie zaskoczenie, że w ogóle jest możliwość zrobienia czegoś takiego i że działamy już 10 lat. Więc myślę, że to, że pomimo tych różnych mniejszych lub większych konfliktów, różnic zdań, jednak te 10 lat udało nam się wytrzymać razem. Czyli co na koniec? Życzymy KRM-owi kolejne 10-latki. No ja myślę, że 50-latki już może, co? Tak do setki dobijmy. Nie rozdrabniajmy się. Super, dzięki. Dzięki.